Witam Was tutaj, cześć, witam Avizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4 Info. I tak, dzisiaj porozmawiamy o naszych dodatkach, czyli Snowfall, Natural Disaster, Mass Transit, High Tech Building, Art Deco, Relaxation Station, Rock City Radio. Tak, tych dodatków łącznie jest, poczekajcie, chyba 8. No 7, dobra. Byłem blisko. Łącznie do tych dodatków jest 7. W tle widzicie zdjęcia tego, co udało mi się ogólnie zrobić. I tak, mówiłem, że wcześniej się ten dodatek pojawi, ale według moich przewidzeń powinien się pojawić. Ponieważ tak, na stronie głównej, to powinno wam się teraz pojawić, PlayStation Network, jest napis, że wszystkie dodatki mają się pojawić. Cała zawartość będzie dostępna w listopadzie 2018 roku. Te 7. No i tak, Snowfall się już pojawił. Zostało im jakieś niecałe 9 miesięcy. I cały czas czekamy na pozostałe 6. Z tym, z czego ja najbardziej póki co czekam na 2 z tych. Oczywiście ja wszystkie kupiłem z tego pakietu Season Pass. Dzięki czemu mam dostęp do tych wszystkich od razu. To już mówiłem, że jak pojawi się jakikolwiek lub jakakolwiek nowa informacja, to będę nagrywać live'a nawet w nocy. I tak, Natural Disaster, no to jest ten najbliższy, który powinien się pojawić, i Mass Transit to są te duże. High Tech Buildings, Art Deco, Relaxation Station i Dock City to dodatkowe takie budynki, część to są mody, które za po prostu można kupić w ten sposób. No i tyle. Ze strony Paradox ogólnie nic się nie dzieje. Na ich głównej stronie udało mi się, co prawda ja już tam byłem wcześniej, ale jest, jak to się nazywa, portal Paradoxu, na którym można się dzielić nowymi informacjami na temat właśnie wersji PlayStation 4. No i jak możecie się domyślać, są te błędy cały czas z tramwajami i żadna aktualizacja nowa się nie pojawiła, jak możecie zauważyć, bo nic nowego nie wrzucałem. Więc póki co czekamy na to. No, na razie nic z tym nie zrobię. Natomiast pójdźmy dalej. Kolejny dodatek powinien się pojawić w przeciągu, ten Natural Disaster chyba. Chyba, że jakiś z tych mniejszych się pojawi wcześniej. Powinien się pojawić w najbliższym miesiącu, lutym. Albo w kolejnym, bo później już jest ich zbyt dużo. Natomiast jeżeli chodzi o Mass Transit, to według mnie Mass Transit pojawi się jakoś mniej więcej około wakacji. Znaczy, ja oczywiście spekuluję, nie mówię, że ja żadnej pewnej daty, ale to są moje spekulacje, które mogę tylko odpowiedzieć, tak samo jak było wtedy. I oczywiście, no, czekamy na to, więc cała zawartość będzie w listopadzie 2018 roku. Natural Disaster pojawi się w lutym, najprawdopodobniej styczeń. Mamy jeszcze dzisiaj styczeń, ja mam jeszcze dzisiaj styczeń. Luty, marzec. Na tym przełomie pojawi się Natural Disasters. Jak będą nowe informacje, pojawią się na moim kanale. A tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!